Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Paweł pisze, iż Duch objawił mu losy Kościoła w przyszłości. I w tej przyszłości wierzący będą odstępowali od wiary i staną się współpracownikami złych duchów. Jeżeli się czyta tutaj tłumaczenie, to można odnieść wrażenie, że współwinni oprócz demonów będą jacyś ludzie, ci kłamcy. Ale tekst grecki mówi, że ci odstępcy będą lgnąć do duchów zwodzących i demonów w obłudzie mówiących kłamstwa. Także to odstępstwo nie będzie dziełem żadnych ludzi. Także określenie sumienia tych odstępców jest źle przetłumaczone. Dosłownie tekst grecki mówi, że ci ludzie wypalili w sobie sumienie. Skoro wypalili, to go po prostu nie mają. I dlatego właśnie tak robią, jak robią. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Tutaj coś więcej można się domyślić, kim są ci odstępcy, że nie są to jacyś szeregowi członkowie Kościoła, ale ludzie, którzy są w stanie narzucać innym reguły postępowania. Ci ludzie będą zabraniać chrześcijanom zawierania małżeństw i spożywania pewnych pokarmów. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Nie ma rzeczy złych samych w sobie i jeśli człowiek ma właściwy kontakt z Bogiem przez modlitwę i Słowo Boże, to ze wszystkiego będzie potrafił właściwie korzystać, czy to będzie pokarm, czy to będzie seks. I tego Tymoteusz ma nauczać i jeśli będzie tego nauczał, to będzie dobrym sługą Jezusa Chrystusa. Chociaż ci odstępcy to właśnie będą głosić, że to oni są tymi dobrymi sługami. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Cielesne ćwiczenie przynosi pewien pożytek w tym życiu. I Paweł przywołuje ten obraz, żeby pokazać, czym jest to odsuwanie od siebie babskich baśni i trwanie w pobożności, że to też jest wysiłek, który przynosi korzyść nie tylko w tym życiu, ale przede wszystkim w tym przyszłym. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. To zapewnienie jest tutaj dodane dlatego, że będzie trudno w to uwierzyć, właśnie, że to odsuwanie od siebie, zwalczanie różnych baśni i trwanie w pobożności przyniesie korzyść, ale rzeczywiście tak jest, to jest prawda. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Głoszenie tego, co tutaj przedstawia Paweł, to jest prosta konsekwencja złożenia nadziei w Bogu objawionym w Biblii. Jeżeli ktoś złożył w Nim zaufanie, to właśnie w taki sposób powinien pojmować swoje życie na ziemi. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku,
ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Tymoteusz jest człowiekiem stosunkowo młodym i ludzie mogą go lekceważyć, ale ma na to nie pozwalać. Tutaj jest to przetłumaczone tak, pilnuj, a dosłownie to chodzi po prostu o to, żeby on czytał, napominał i nauczał, dopóki Paweł nie przyjdzie, żeby godnie go zastępował. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Tymoteusz ma pewien dar duchowy, który ma wykorzystywać i rozwijać. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Ma Tymoteusz trwać w tym, co mu Paweł nakazał, w czytaniu, w napominaniu, w nauce, i będzie to, jeśli będzie trwał, będzie to robił coraz lepiej. I te postępy mają być widoczne. Jest tutaj zapowiedź, że zbawi, czyli uratuje i samego siebie, i słuchaczy. Nie chodzi tutaj o zbawienie od kary za grzechy, ale zbawi, czyli od tego odstępstwa, o którym Paweł mówi na początku rozdziału. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się.